Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj po bardzo długiej przerwie przygotowałem dobry, ale droższy skład, z tym, że oczywiście sama drużyna jest ciekawostką, bo tutaj jest wiele kart niewymiennych i ktoś, kto nie wykonał odpowiednich SBC, nie będzie w stanie doświadczyć gry tym epickim zespołem, aczkolwiek ja nagrywam ten materiał, żeby skupić się na wybranym kwartecie, który tutaj odgrodzony jest ikonami i który w połowie bardzo dobrze wszyscy znają, bo w jego skład wchodzą oczywiście Neymar oraz Ben Yedder. Natomiast EA dodając do gry karty specjalne Atala i Di Marii na pewno zrobiło to świadomie. To po prostu nie może być przypadek, że ci konkretni zawodnicy znaleźli się w grze w takiej, a nie innej formie. No ale naprawdę chwała za to EA, bowiem ja jako gość, który przetestował w tym roku setki kart, zarówno u siebie jak i na kontach, to znaczy chciałem oczywiście powiedzieć będąc w gościnie u widzów, nie widziałem jeszcze nic lepszego w podobnym przedziale cenowym. Żeby zbudować równie skuteczny atak, co ten z Atalem, Di Marią, Neymarem i Ben Yedderem, zastępujących ikonami, trzeba by wydać grube miliony monet, bowiem cały ten kwartet jest ewidentnie w mecie gry, a o Atalu i Di Marii nie można zbytnio powiedzieć, że mniej pasują do silnika dwudziestki od chociażby Neymara. I oczywiście rzeczą wyróżniającą tych czterech napastników jest posiadanie przez nich wszystkich pięciu gwiazdek słabszej nogi, ale jednocześnie Di Maria jako ten wyjątkowy zawodnik jest lewonożny, a to wciąż ma wielkie znaczenie przy prowadzeniu piłki podczas dribblingu, bo bez względu na ocenę słabszej nogi, piłkarz zawsze prowadzi futbolówkę swoją lepszą stopą. Więc ustawiając tych gości w samym meczu, chociażby w formacji 4-2-3-1, można postawić ich w taki sposób, że Di Maria biega po lewym skrzydle, Atal po prawym, Ben Yedder jest ofensywnym pomocnikiem, a Neymar strikerem. Chociaż, będąc szczerym, nie odczułem jakiejś większej różnicy w funkcjonowaniu tego kwartetu, kiedy Neymar biegał po prawej stronie, a na przykład Atal biegał po szpicy, bowiem fakt, że wszyscy ci piłkarze są w mecie, mają pojęcie o strzelaniu, podawaniu i dribblingu, a do tego posiadają 5 gwiazdek słabszej nogi oraz cechę dryg, sprawia, że nimi można robić co się chce, jak się chce, bez żadnego zastanowienia. Czasem są w tej grze takie akcje, że lewoskrzydłowy w jakimś amoku ustawi nam się znienacka na prawym skrzydle i my nie wiemy, jak się zachować, bo normalnie strzelamy tym zawodnikiem w zupełnie innej pozycji, a tutaj mamy świadomość, że gość ma 3 albo 4 gwiazdki słabszej nogi, no i może sobie nie poradzić, więc w takiej sytuacji niejednokrotnie dryblujemy, żeby się lepiej ustawić do strzału, no i to jest takie kombinowanie i męczenie. Natomiast w tym przypadku, no, Di Maria w jakiejś chaotycznej akcji biegnie na pozycję Atala, Atal pobiegnie na miejsce Neymara, Neymar na miejsce Ben Yeddera, a Ben Yedder w ogóle poleci gdzieś na skrzydło, tylko że, no i co z tego, bo kto i gdzie by nie był i otrzymałby piłkę pod bramką rywala w nieważne jak skomplikowanej pozycji, za każdym razem jesteś w świetnej sytuacji do oddania zabójczego strzału. Zresztą także z racji na ten fakt, grałem tym zespołem na ustawieniu 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-2-2 i pewnie jeszcze kilku innych, o których już nie pamiętam, i zawsze grało się wybitnie. Grało się tak dobrze, że po niemalże 2 miesiącach zrobiłem sobie w niedzielę przerwę od handlu i poszedłem pomóc Maćkowi grać tym składem FUT Champions, no bo po prostu rozjeżdżanie rywali tym atakiem było tak dobrą zabawą. Zresztą muszę przyznać, że ten Guardiola Optimus również zrobił na mnie duże wrażenie i jak na ikonę wartą raptem ponad 700 tysięcy monet, gość grał wybitnie. Więc zdaje się, że ludzie nie są nim zbytnio zainteresowani z racji na nisko ocenione strzały, ale strzały strzałami, a Guardiola tak dobrze odnajduje się w środku pola, że warto zainteresować się nim w kontekście defensywnego pomocnika i dać mu szansę. Natomiast wracając jednak do przewodniej myśli tego materiału, ten super kwartet kosztuje obecnie 2 miliony monet na Xboxie i 2,5 miliona monet na PlayStation. Zważywszy na to, że mamy połowę kwietnia, nie jest to żadna wygórowana cena i to tym bardziej, że taki atak nastawiony jest na ultraofensywną grę. Mając tych zawodników, trudno będzie nie strzelać bramek. No, chyba że serwery EA złapią już prawdziwego doła. Ale w normalnych warunkach trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przez 90 minut nie zdobędziemy tymi okrutnikami co najmniej 2 albo 3 goli. Więc gdybym miał solidnie ograniczony budżet, to ja z pewnością postawiłbym na ten atak i to nawet gdyby jego pozyskanie odbiło się na jakości linii defensywnej. Bo też, patrząc z innej perspektywy, w podobnej cenie co ten kwartet chodzi obecnie chociażby karta Emilio Butragueño wersji Optimus.
I nie ma bata, żeby ta jedna karta Hiszpana była realnie warta tyle, co tych czterech jeźdźców apokalipsy, więc polecam zapoznać się z tematem, bowiem zbyt prędko czegoś podobnego nie ujrzymy, a już na pewno nie dostaniemy czegoś takiego w podobnej cenie. No, chyba że ktoś ma akurat trochę większy budżet i stać go na Ronaldo Nazario, Eusebio, Cruyffa i Hulita. No, oni faktycznie jako pięciogwiazdkowi piłkarze będą lepsi, tylko że każdy z nich kosztuje więcej od całej prezentowanej tutaj linii ataku. No, ale cóż, Maciek wiedział, na co wydać zarobione przez siebie pieniążki i tak rozważnych i udanych inwestycji życzę również Wam. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!